Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Sonic 06, tak, nie porzuciłem serii po dwóch odcinkach znowu, jak mogliście myśleć, że zrobię, co w sumie nawet ja myślałem, że zrobię, ale nie gadajmy o tym i lecimy z historią Shadowa. To jest dziwne, tak mówić, tak głosem Shadowa, tak Shadowa, to jest... Nienaturalne. Bardzo. Mój kabel management jest okropny. Autentycznie. Dobra, ta. Mówiła? A, no tak, tu jest uratowanie archeologisty, archeologistki. Czy whatever. Pani od kopania w ziemi. Jezu. Wyobraźcie sobie, macie po kogoś, wiecie, macie kogoś uratować, to jak w ogóle, a po prostu ten ktoś na was drzeryja. To chyba... Mogę to pić? Dobra, teraz pytanko, czy ja mogę sobie iść stąd wpiziec? Nie mogę, Dobra. Zmiana planu. Myślałem, że użyję tutaj glitcha, który jest możliwy do zrobienia tak powiem, wersji Silvera tego zadania. Czyli po prostu odchodzimy od przeciwników tak daleko, że się despawnują i po prostu nasz, że tak powiem, nasz co? Nasza tutaj ofiara po prostu sobie pójdzie bez żadnych problemów i jak dojdzie do nas, to po prostu wrócimy do tamtego miejsca i ona sobie pójdzie już do mety. Więc no. Ale to pokażę na let's play z historii Silvera, rzecz jasna. Ale wracając, no wyobraźcie sobie tak. No. When the black man lights the candle of darkness. O, Candle of Darkness and the priest prays runs. Dobra, może Candle of Darkness to była jakaś, wiecie, dawna wersja tego, a później to zrobili. No to można jeszcze to jako tako umieścić. Więc ona nam mniej więcej wyjaśniła. Dobra, gdybym tak nie łaził jak debil, to bym pewnie miał już S, ale dobra. Wiecie. Wyjaśniła nam o co chodzi w ogóle z Scepter of Darkness. I teraz będziemy myśleli taki, no nie side quest, ale no po prostu taki mini quest do zrobienia w Hub Worldzie. Żeby znaleźć Scepter of Darkness, żeby obecnego Mephlesa zamknąć tak. Żeby obecnego Mephlesa zamknąć w właśnie w Scepter of Darkness, tak samo jak zrobiliśmy to z z czym? Z Mephlesem w przeszłości. G1 Soldier. Dobra, więc na szczęście ja wiem, gdzie to jest. A przynajmniej mam taką nadzieję. Więc... Jak tam wszyscy żyjecie z kwarantanną? Bo osobiście ja przy tym... Chwila, który dzisiaj mam? Jak to nagrywam? 24... No to 13 się zaczęło, 11 dni, to jest 11 dzień. Ja szczerze po 11 dniu kwarantanny, znaczy no teraz jest 11 dzień kwarantanny, mnie już szlak trafia. Co jest dziwne, bo niby jestem tym introwertykiem i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, to jest okropne, jak ci każą być w domu. Ja już dostaję psika, ja nie mogę tu wysiedzieć. I autentycznie mnie szlak trafia. No i mamy Scepter of Darkness. No, to fajnie jest to. Mephlesz, tak, tak. Jeśli słyszeliście, a mam nadzieję, że słyszeliście, to był malutki błąd voice aktora, który zapomnieli wyciąć, który po prostu powtórzył swoją linię.
I to jest taka śmieszna rzecz, którą zostawili. Tak samo jak z tym Book of Darkness. Więc to jest takie hehe śmieszne, można powiedzieć. Gdzie ja mam iść? Aha, Wave Ocean. Dobra, no to headujemy do Wave Ocean. Headujemy do Wave Ocean. Czy ja coś muszę kupić, czy... I'm fine. Nie potrzebuję tych medali, ale fajnie się je zbiera. Po prostu. Siema. Okay, during the boost you will be able to activate Chaos Blast, który gówno robi, bo źle zaprogramowali to Chaos Blast. To nie jest takie OP jak to jest w Shadow the Hedgehog, tylko w sumie do P co najwyżej. Zapomniałem jak się dostaję do Wave Ocean. Head to Wave Ocean immediately. Dobra. Ale lepiej chcę się dostać na te budynki, byłoby fajnie. Byłem na nich przed chwilą. Tutaj! O, proszę. To co? Okej, teraz tutaj. Czy będę lepszy niż po prostu Peter Porker. Cyk, cyk, okej. Cyk, o, nie mamy medal. Nie wiem po co. Ło! Panie. Mamy looking so serious. Okej. Aha, dobra. Tutaj jest spring. Bounce pad! Jak to niektórzy wolą mówić. Nie, spring to jest bounce pad! Bardzo chcę mieć Wii U w końcu i zrobić Let's Play Rise of Lyric. Dla memów po prostu. To było przecudowne. Lubię tę muzykę. Myk, i myk, i myk, i myk, i myk, i myk. Wszystkich takich poziomach Shadowa, które zaczynają się właśnie sekcjami z jakimś pojazdem. Zwykle można na początku poziomu po prostu z tego pojazdu zaskoczyć. Najrzadziej mi się to udaje z paralotnią, będąc szczery. Ale no. Da się coś takiego zrobić. Pomocne jest to nawet, powiedziałbym, w niektórych poziomach, tylko teraz sobie muszę przypomnieć, który jest, który się rozpoczyna. W sumie to nie pamiętam, w którym to jest pomocne. Kurde. Nie pamiętam. A to ci los. Dobra, szybko, szybko, gotta go fast! Więc możecie oczywiście tak wracam kompletnie do innego tematu. Więc możecie powiedzieć, jak tam kwarantanna mam idzie. Nie mogę oczywiście powiedzieć, z czego mi jest związana ta kwarantanna, bo YouTube mi ją krzyczy. Oczywiście faktem nie mam monetyzacji nawet, bo YouTube mi ją zabrał. Za nic, ale no. Więc Omega jest, jakby to można powiedzieć, jest strasznie zepsuty w tej grze. Bo w zasadzie, jeśli odpowiednio jesteście szybcy ze swoim inputem, to on może latać. Właściwie to jest bardziej szybowanie, ale no. Ale to jest latanie praktycznie. Wystarczy się wrócić do początku poziomu na odpowiednio wysoki... No, można się po prostu dostać do sekcji Sonika, która jest na początku poziomu oczywiście. Zeskoczyć z niej i przejść cały poziom. Bo oczywiście tak można zestypować tą bramę. To jest brama, co nie? Tak, tutaj jest brama, którą... Która otwiera Shadow, więc można kompletnie sekcję Shadowa pominąć, tak? Ale jej nie pominę, bo oczywiście pokazuję tu całą grę.
Nie licząc rzeczy typu... to jak się... nie licząc... Czego nie licząc? Nie licząc dodatkowych questów. Ale tak to pokazuje całą grę. I oczywiście zapominam, co bardzo ode mnie źle świadczy, bo jak dobrze wiecie, mam w tym roku maturę i mam przerąbane. Mam autentycznie przerąbane, więc no. To już nawet pomijając sam fakt tej kwarantanny w ogóle mam przerąbane. Kwarantanna tylko, to tylko wiecie, taka wisienka na torcie to jest tego wszystkiego. Ale dobra, idziemy sobie tutaj. Już przeszliśmy pierwszą sekcję. Myk. Myk, lagi na potęgę. W wersji na PS3. Ciekawe jestem w sumie, dlaczego wersja PS3 masz taką. Znaczy, ja rozumiem, że PS3 jest w ogóle tak trochę do dupy do programowania. Było. Jest w sumie. Ale... No jestem ciekaw po prostu, czy to by jakoś inaczej, powiedzmy, wyglądało. Znaczy co? Co ja chciałem powiedzieć? Nie, bo teraz... Nie, teraz dolega mózg, zgubiłem kompletnie, co chciałem powiedzieć. Nie mam pojęcia. Oczywiście nie trafiłem w Goring? Myk. No i można po prostu ten poziom ukończyć jako Omega. To jest jedyny poziom, jaki można ukończyć jako Omega. Po prostu jest fajny. Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem kompletnie. Again, temat o tym, jak bardzo mam przerąbane z matury z polskiej. Ale nie, oczywiście pozdrawiam innych, którzy mają tę maturę i mam nadzieję, że szybko się wyjaśni fakt, czy w końcu ona się odbędzie, czy nie, bo inaczej, bo robią na nas obecnie niepotrzebny stres. Znaczy, niepotrzebny stres. Sama ta epidemia zrobiła na nas niepotrzebny stres. No. This only proves you were created to stop Shadow, the ultimate life form. Don't tell me you didn't know. You may have been programmed by humanity, but what you did to Shadow in the future, that was your... What just happened? Shadow. The one that defeats and seals you in the future is me. It's so unfair. Shadow's always here to defend the world. Despite that, eventually, when something or someone is seen as too powerful, it is seen as a threat. And then the world becomes its enemy. Shadow? Even if you believe everyone in the world will be against you, know that I'll always remain by your side. Remember that. I will.
lubię bardzo ten moment, będąc szczery. Tak, nie wiem, podkreśla bardzo relacje między Shadowem i Rouge, co mi się bardzo podoba. Bo wiecie, wszyscy sobie tak szypią, Shadow, czy bodajże tak się nazywa. Shadow, czy Sonami, czy inne takie pierdoły, a tutaj mamy autentycznie taki moment, że stary, ty jesteś moim przyjacielem, nie opuszczę cię, nie ma takich, wiecie, romantycznych tutaj rzeczy czy coś. Po prostu to jest czysta przyjaźń i jest to fajne, nie powiem, że nie. What the... What? Shadow. Shadow! What the... Co to miało być przed chwilą? Mogłem latać. What the... Come on! What the hell? Co się dzieje? Mogę na odległość wszystkich rozwalać. What the hell? Okay. Hello there. Jak widzimy, tutaj jest trochę taka mutacja. Iblisowych potworów to są bardziej potwory Mephilesa w tym momencie niż Iblisa. Nie wiem, czy one mają jakąś konkretną nazwę, czy w ogóle to jest jakoś wyjaśnione, dlaczego pojawiają się nagle tak z dupy. Ale no, się pojawiają. Więc to jest mój headcanon po prostu, że to są potwory Mephilesa. Po prostu tyle. Jak to się nie zgadza z moją opinią, to może, nie wiem. Nie wiem, co może robić. Macie wolną wolę, możecie robić wszystko. Póki jest to legalne. I my... Czone? Coś jest bardzo nie tak z tą misją. Albo się przeciwnicy fryzują, albo w ogóle... Albo zdychają po prostu na tylko ruch mojej pięści, jakieś 10 metrów od nich. Coś jest bardzo złego z tą misją. No dobra, teraz dostaliśmy możliwość iść dalej od Majora. Jakby, ej no, come on. Się tak nie bawię. Jeszcze dodatkowo tak mało brakowało do... dlaczego gra tak zaczęła lagować? Come on. Coś jest dzisiaj bardzo złego z tą grą. Coś jest cursed bardzo. To jest trochę tak... Nie wiem. Może dlatego, że bardzo biorę przerwy. Dobra, więc teraz możemy dojść do Dusty Desert. Nie, może dlatego, że bardzo... że właśnie przerywam to. Tak? Ale... aha, dobra, tutaj cutscene'ka będzie. Mephiles appears to have headed for those ruins. He's probably looking for the Chaos Emerald that's supposed to be there. There's no doubt in my mind. His movement shows he's seeking any Chaos Emerald he can find. Supposedly, he needs one in order to join with Iblis again. I will seal him before that. Dajesz Omega! Mówiłem już, że uwielbiam Team Dark. Może dlatego, że tak przedłużam tą serię, ale... Znaczy w sensie... dlatego, że tak powiem... Bo zrobiłem sobie taką długą przerwę między odcinkami. Szczerze, nagrywanie Shadowa strasznie, z historii Shadowa jest bardzo dla mnie takie, można powiedzieć, długie. Dużo dłuższe niż to było przy Sonic, przy historii Sonica. Co jest w sumie trochę dla mnie... Właśnie nie wiem, czy to właśnie skutek tego, że zrobiłem sobie tą przerwę, czy po prostu tak
Po prostu ta historia mi się tak wydaje dłuższa. Po prostu historia Sonika, bam, tak minęła. Już nawet nie wspomnę o tym, jak sobie nadrabiałem save'a przez to, że... przez to, że tak zrąbałem. To... znaczy zrąbałem. Equipment mi. Techniczne difficulty mi się zrobiły. I po prostu... wow! Nie. Goddammit. I... I nadrabiało mi się historię Sonika bardzo szybko, bądź co bądź. I to jest właśnie... bo tak ile mi to zajęło chyba? Z półtorej godziny, czy coś w tym stylu? I nadrobiłem całą historię Sonika, czy coś w tym stylu? Max 2 godziny to były. Było wszystko spoko, fajnie, a tu przychodzi Shadow i to mi się tak duży, znaczy nie duży, dlatego i powiem, że mi się nudzi, broń Boże, bo ja po prostu uwielbiam historię Shadow of the Six, ale... No nie wiem, jakoś tak po prostu długo to zajmuje i tyle. O, i ten sam gdzieś działa z Shadowem, jak widzicie. Ten sam, co ma Omega. O, mogę robić coś takiego. O, cyk. Tylko trochę mniej skutecznie to działa niż u Omegi. Wow. Okej, teraz przelatujemy przez to. I... Uwaga mnie! No nie! No to są jakieś jaja. Po prostu to jest... drugi odcinek, bo w drugim tak lamiłem. To jest drugi odcinek All Over Again! Co mi się nie podoba. I to bardzo mi się nie podoba. Naprawdę, te... Wow! Te maszynki strasznie są... udupiające, że tak to powiem. Jak się nie jest ostrożnym, to się udupi wszystko. Jupi. A najgorsze jest to, że wydaje mi się, że tego nie da się pominąć. A bardzo bym chciał. Już mogę w sumie obczaić, czy jakieś są straty speedrunnerskie, żeby jakoś powiedzmy pominąć to. Tą sekcję. Bo na pewno jakaś jest. Sonic Six jest tak rozwalony, że spokojnie powinno być coś. Choć kto wie. Bo i tak skipują całą grę, więc równie dobrze mogą skipować cały ten poziom, tak naprawdę. Więc co ja tam wiem niby. Ale dobre, Dusty Desert. Swoją drogą zastanawiałem się nad tym całym przechodzeniem tylko na Sonika, gdyż jednakże chciałem nagrywać inne giereczki i jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. No bo jednak fakt faktem, nie powiem, że nie, Sonic ma największą u mnie oglądalność. Przede wszystkim jak są bardziej to materiały ogólnego tematu, a nie let's play'e, czyli właśnie powiedzmy pogadanki, to chyba najlepszy przykład u mnie. Więc jestem ciekaw, co o tym sądzicie, czy jednak... Bo jednak Sonika najbardziej ogląda dużo ludzi, więc tutaj to wspomnę. Czy jednak Sonic się ewentualnie, co byście... Może tak, bo rzadko chyba zadaję to pytanie i mi się to bardzo nie podoba. gdyż zauważyłem, że moje let's play wyglądają tak, moje filmy ogólnie wyglądają tak, że po prostu, no, jest sobie tam, powiedzmy, jakaś defaultowa liczba wyświetleń i ona sobie tak naprawdę zostaje. I jestem ciekaw, czy jak wy myślicie, czym to może być spowodowane. Czyli na przykład nie daje jakoś dużo
wysiłku w materiały i tak dalej, to po prostu chciałbym to posłuchać z, że tak powiem, z pierwszej ręki, z od widza. Po prostu co wy sądzicie, jak ten kanał może się rozwijać. O! Bo owszem, widzę podskok w wyświetleniach, w szczególności jak są rzeczy właśnie typu pogadanki i takie inne rzeczy. I jestem ciekaw w tym momencie. Co wy o tym sądzicie? Czy mam po prostu właśnie więcej robić pogadanek i właśnie mniej bazować na rzeczach typu let's play'e? Czy może właśnie wrócić też do kontentu typu kilka gierek, to jest w sumie sprawa na kompletnie inną rozmowę, ale że właśnie rzeczy typu że inne gry po prostu, a nie tylko konkretnie Sonic. Nie mówię od razu, że o kurde, już porzucam Sonika czy coś. Broń Boże, nie, to jest moja ulubiona seria, tylko po prostu się zastanawiam, czy moja widownia byłaby zainteresowana innymi gierkami. Bo na przykład nie powiem, że nie. Chciałbym na przykład nagrywać Uncharted, powiedzmy. Uncharted to trochę, bym powiedział, trochę trudna gierka do wyspojowania i tak dalej, więc zapewne to nie byłaby tak, wiecie, jak na przykład Sonika, powiedzmy, teraz nagrywam jednego, co nie? I poza tym, że na innej serii let's playowej nie ma, to sądzę, że na przykład jakby nagrywał Uncharted, to musiałaby być jakaś, bo byście szybko znudzili, bo Uncharted to jednak jest długa, są długie gry. Więc no, ale na przykład też Ratchet & Clank. Kompletnie nie skupiam się na tym, co robię w ogóle. Kiksa, jakiś ciebie youtuber, kurde. Cyk, ciebie muszę załatwić. O, i medal. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, i teraz otwarte. Znaj gitarę. Switch detected, okej, dzięki Omega. Tu jest Nintendo Switch. Patrzcie, Nintendo Switch. Czekam po prostu, aż ktoś zrobi jakieś joke mody do Sonica, gdzie po prostu każdy przycisk to jest po prostu Nintendo Switch. Community moderskie Sonica tyle rzeczy memowych robi, więc równie dobrze mogą to zrobić. Nie mają i tak lepszych pomysłów czy większość czasu, więc... Cóż mogę tu poradzić? Prawie umrzyłem na śmierć. Nice. No! No chyba nie. No chyba nie. No you don't. Nie będziesz mnie tutaj, kurde, próbował zmiażdżyć, ani... Wow! Ani rozwalić, czy coś, ja nie wiem, umrzeć. Wow! Więcej was matka nie miała. Wow! Wow! Jak Jason Griffith po prostu... tam chyba nie mam skoczyć. Jestem już tak przyzwyczajony po prostu lecieć na pałę i nic, nie zauważać nic. Że po prostu... mogę robić takie głupie błędy. Aha, wróciłbym się chyba po prostu do... Jeszcze nie wiem, tam iść. O! I to jest moc mojego spamującego palca! Cyk. Okej, to było szybkie. Cyk, that's what she said. Wow. No! Teraz zginę. Cyk, dziękuję wam. Ała. Ała. Wrócę sobie tutaj. Tu jest bezpiecznie. Okej. Więc lecimy tutaj.
I cyk. I pewnie coś ominąłem. Ale nie wiem. Okej, dobra. Tu sobie poradzę. Skipnąłbym sobie te drzwi, gdybym pamiętał, gdzie mam iść. Ale nie pamiętam, więc wolę nie ryzykować. Bo jak pójdę w złe, to bardzo się to źle skończy. To wiem na pewno. Nie, nie wchodź tam, nie wchodź pod ziemię, no. Come on, man. Come on. Come on, don't do me like this. Come on, man. Dobra, i nie żyjesz, kurde. Idziemy? Tutaj. Dobra, następnym razem muszę sobie zapamiętać. Będę robił V2, to będę wiedział gdzie iść. Na pewno, na 100%. Jak Sonic 06 zostanie zremasterowany w 1000K. Chociaż kto wie. Może, nie wiem. Będzie na Xbox Scarlet. Czy tam Xbox Sex. Jak sobie wolicie to nazywać. Będzie Sonic 06 wydany w kompatybilności wstecznej. I wtedy zagram. Znaczy nie będę miał pewnie Xbox Sex nigdy, ale... No co tam. O, dziękuję. Cyk. Bez pierdzielenia się. Bardzo mało pamiętam z Dusty Desert Shadowa. Tak będąc szczery kompletnie. I S. God damn it. God damn it. No, w poprzednim odcinku prawie same S-ki zdobywaliśmy, a teraz no, kurde, żadnej S-ki nie zdobędę. Tak to się kończy przechwalanie. Tak się właśnie kończy przechwalanie. A jakżeście myśleli, że się nie kończy tak? Nie no, oczywiście, że się tak kończy. Mephiles! O, to już jest koniec gry. Zapomniałem kompletnie o tym. I was expecting you sooner. As you must know, you're already too late. But there's still time for you to change your mind. Join me, Shadow. Let us teach this world a lesson and rewrite the future. Don't try to deceive me. What? You have no desire for revenge. You only crave destruction. Your only lust is to fuel Iblis until there is nothing left of time itself. It's a pity, Shadow the Hedgehog. Truly a shame that you wish to go against me. O, kompletnie nie ogarnąłem, że to jest koniec gry już. Sure you regret this, Shadow the Hedgehog. Dobra, dobra. Więc... Znajdźmy Mephilesa. A, w ogóle też zapomniałem wyjaśnić poprzedni kasynek, więc jak widzieliście... Omega atakował Mephilesa, nie wiem w ogóle skąd on go znalazł, ale okej. I... Mephiles tak naprawdę powiedział z Omedze, że to on w przyszłości pokona i zamknie Shadowa. I już mu powiedziała, że no, ja będę zawsze przy tobie, nieważne czy jak świat ciebie widzi, no. No i teraz weźmy Mephiles. Nie pamiętam tej walki tak kompletnie, tak w ogóle, tak by the way. Pamiętam jak to się robiło. Ja coś wymyślę. Okej, dobra. Już coś wymyśliłem. O, więc teraz zbieramy na Chaos. Znaczy no, Chaos Energy zbieramy.
Uwielbiam Team FLS-a, tak muszę to powiedzieć, tak by the way. Wow. Ty tam pewnie teraz od tamtego wujesz, więc cyk! Tobie. I... No, no. Cyk tobie, dziękuję bardzo. I jeszcze potrzebujemy z jakichś dwóch mniej więcej. Będzie gitara. Dobrze, że ich... W ogóle uwielbiam ich design, po prostu tak... Nie wiem, jakoś tak lubię ten cały motyw mrocznej energii, to jest dla mnie taki cool. Cyk. Cyk. Czyli w sumie też rozwoju. O, i teraz cyk. Wow. Czemu tam powiedziałeś? Ty tchórzu! Ty tchórzu! Pokonam go na jednym... tym... Abym go mógł pokonać na jednym cyklu. Na jednym cyklu, bo inaczej będę bardzo zły. Czemu on jest taki szybki? This! Cyk! No i easy every time. Może nawet to będę cały, może nawet zostawię to jako cały odcinek. I am forever. I am invincible. Ta jara, jara, jara. Pierdzielisz kurde od rzeczy. Yes. Nice! Udało się, przeszliśmy. Nie wiem, czy to zostawię tak, czy... W sensie jako cały odcinek te, powiedzmy, nie wiem, 40 coś minut. Czy jak? Come on! Come on! Nawet ani jednej! Ani jednej S-rangi! Ani kurde jednej! Come on! To jest nie fair. Nie, tak się nie robi. Tak się nie robi po prostu. Music from Shadow episode. Episode Shadow to jest! Play as Shadow in Sonic Forces. Zapisujemy, rzecz jasna. I tyle! Absorbed your power through your shadow in the past. What may have worked 10 years ago no longer does. Now that you cannot hope to stop me with your limited power. So you say. It's futile.
The world will betray you. Why fight at all? Why risk your life for those who will persecute you later? If the world chooses to become my enemy, I will fight like I always have. Może powiecie, że jestem fanboyem i w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy najlepszy ending ze wszystkich w tej grze. Takie moje zdanie. W ogóle uwielbiam, jak tylko ta aktorka Elise dostała kredyt, że jako, no ona jako Princess Eliza, już wiecie, no reszta, że no Jason Griffith to ktoś tam, kogoś tam podkładał, no tam Lisa Ortiz też kogoś tam jest seta, no w ogóle Dan Green to no pewnie jakiegoś tam seta w tle i oczywiście remix All Hail Shadows z Shadow the Hedgehog w wykonaniu Crash 40. No i to tyle! Nie wiem, czy to wstawię jako jeden odcinek, czy jako dwa. To się zobaczy jeszcze, no ale no cóż, no następne odcinki już będą z historii Silvera i wtedy nam został tylko finał. I to tyle. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście nalegam, żebyście odpowiedzieli na pytania, które dałem w tymże odcinku. I na razie, cześć! Pa, pa!